Wstawaj, jest 7:30 już. No wstawaj, chodź biegać. Dobra, próba numer 2. Picie yerby. Od moich znajomych, od Google'a i od YouTube'a dowiedziałam się, co robiłam właściwie nie tak. Faktycznie to trzeba było zostawić na noc, żeby później to wylać. To zrobiłam i wyczyścić łyżeczką ten miąższ. Tam faktycznie był taki brzydki miąższ od tej tykwy. Tak naprawdę muszę to wysuszyć do końca, żeby zaleć z powrotem. Wysuszyłam to, ale nie do końca czuję, że jest wilgotne jeszcze wewnątrz. Ale to chyba nic. Mi się wydaje, że smak będzie i tak podobny. Co jeszcze robiłam źle? Po pierwsze, tą połeczką nie można ruszać, czyli jak wstawiamy do tego dzbaneczka, to powinno stać cały czas w tej samej pozycji. I yerba powinna być czysta, bez żadnych smaków i kupiona w całym opakowaniu, a nie na wagę. Nie wiem, gdzie taką w Poznaniu kupić. Jeżeli macie jakieś pomysły, czy znacie, kupujecie gdzieś, to napiszcie mi w komentarzu. Teraz będziemy próbować drugi raz. Tej wody trzeba wlewać troszeczkę więcej niż jest yerby, czyli takie 3/4 yerby, 1/4 wody. Czyli tak, musimy włożyć tą pałeczkę. Trzeba było najpierw wsypać. Trzeba najpierw włożyć, później wsypać. No trudno, już tak mam, okej. I wlewamy wody. Jeszcze trochę. No dzisiaj zapach jest lepszy, tak mi się wydaje. Okej, odkładam to i zostawiam mniej więcej na 10-15 minut. Google mi i YouTube powiedział, że trzeba zostawić to jak najdłużej, bo im więcej ta yerba stoi w wodzie, tym więcej składników odżywczych dostaniemy. 15 minut minęło, można próbować. Fusów już w buzi nie mam, a smak... O Boże, jak mam opisać ten smak? Taki bardzo, bardzo mocnej herbaty, taki mocno zaparzonej herbaty. Nie wiem, czy mi to smakuje. Nie wiem. Marita, chodź spróbuj. Tylko nie ruszaj tą pałeczką. Nie ruszaj. Masz. No pij! Co? No co? No co? Spluła to! No powiedz, jak ci to smakowało? Jest to obrzydliwe. Dlaczego obrzydliwe? Jest bardzo gorzkie. Gorzkie? Gorzkie? Jest bardzo gorzkie i ziołowe. Właśnie lekarstwo? Właśnie mi znajomy pisał, że to nie może być gorzkie. Jeżeli to jest gorzkie, że coś jest nie tak. To gorzkie? Nie uważam, że to gorzkie. Po prostu ten smak jest taki dziwny, a nie gorzki. To jest obrzydliwe, to prawda. Fuj, jak wy to pijecie? Właśnie znajomy mi pisał, że najlepiej kupować dzbanki ceramiczne albo jakieś inne, ale nie z tykwy, bo to jest tylko tradycja. Tak naprawdę smak się za bardzo nie zmienia, a dbać o to jest bardzo trudno. No nie to, że dbać, nawet przygotować do picia to jest trudne. Nie wiem, czy smak jest inny faktycznie w tych ceramicznych dzbaneczkach.
Ach, nie wiem, czy jeszcze będę próbować tą matę, czy po prostu będę to robić w czajniku, co z tym zrobię. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, co o tym myślę. Dobra, napiję się kawki i lecę na trening. Widzimy się na siłowni. Znów? Jak nie burgery, to co, pastrami? Dzisiaj pada. O, krew nie pada. Czuję w buzi posmak yerby. Jeszcze, nadal. Yerby zmieszaną z kawą. Więc mam dużo energii. Więc deszcz to nie wymówka, żeby nie iść na siłownię. Żadna wymówka, żadna. Jakie mięso. Jakie byca, jaka kreatyna. Ważne jest co jest tu. I tu. Bicie własne rekordy, nie czyjeś, tylko własne. 4,7. 31 minuta. Zostało mi pół godzinki na mój trening, więc zrobię szybko klatę. Biceps, triceps. Mojego treningu. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że oglądacie. Jeżeli Wam się podobały moje filmiki, stawcie kciuk do góry, subskrybujcie, udostępniajcie. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro. Jutro się zapowiada bardzo dobra pogoda, ale zimna. Pa, pa! To trochę postało tutaj. Spróbuję. Ostatnia próba. Ostatnia. Ty się zrobiła jeszcze gorsze.